Czołem, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi drodzy, otwierałem już na moim kanale dwie małe puszeczki nordyckie i za każdym razem miałem szczęście trafić nordycką kartę. Trafiłem akurat dwa razy tego samego zawodnika, Boilisena, ale to akurat nie jest duży problem. Cieszę się, że to nordycka karta. Zobaczymy, co w dzisiejszym unboxingu trafimy w tej małej puszeczce. Mam wielką nadzieję, że szczęście mnie nie opuści i zaliczymy kolejny dobry strzał. A jednak nie. Jednak trafiłem kartę, którą trafił Radian. Czyli już wiecie kogo. Robercika naszego. Postawimy go tutaj i mamy oczywiście 5 saszetek nordyckich i zobaczymy, co tam fajnego nam Robercik przywiózł ze sobą. Defensive Rock Cilesen, Moura, Subotic, Peruzzi, Patrick i Tutów. Marquinhos, Tinnerholm, Marin, Gabi i mamy brakującego Inventivenes, Jadson's Corinthians. Pięknie. I bazówka Choupo-Moting. W końcu mam wszystkie karty Inventivenes. Oczywiście w nordyckim albumie, gdyż najpierw chcę nordycki złożyć, a później będę się za naszą wersję brać. Romero, Bulut, Marin, Gabi i dwie karty specjalne. Ja cię kręcę. Top masterek wpadł Messi. To są moje powtórki już. No i International Star Schürrle. Pięknie. Czyli no, nie było limitki nordyckiej, ale za to jest top master. I jeszcze dwie saszetki. Dosevi, Cerci, Mkhitaryan, Diadie, Rejcanciew i Schweinsteiger K-Player. I ostatnia saszetka. Aha. Jednak się opłacało tą puszeczkę wziąć. Dziuba, Altintop, Roberto, Mkhitaryan, Diadie i Scandinavian Star. Pięknie. Martin Odegaard. Popatrzcie, jaki zestaw kart w puszeczce. Chociaż nie było karty limitowanej nordyckiej, ale te trzy karty mega. Dziękuję wam, moi drodzy, za uwagę. Zapraszam na moje kolejne filmiki. Pozdrawiam was. Cześć.